Witam Was bardzo serdecznie z Ubud. Dzisiaj mamy taką troszeczkę pogodę pod chmurką, ale to może dobrze, bo można sobie po prostu odpocząć od tych upałów. Ja się schowałam w pokoju hotelowym i postanowiłam nagrać dla Was filmik. Dzisiaj poruszę temat pielęgnacji domowej i zastosowania właśnie w tej pielęgnacji domowej składnika, który jest niezbędny do syntezy kolagenu. Jak wiemy, kolagen to jest główny składnik budulcowy naszej skóry i bez niego nie ma profilaktyki anti-aging. Bez niego nie ma dobrej jakości naszej skóry. Jak wiemy, kolagen odpowiada za gęstość naszej skóry, za sprężystość naszej skóry, za no, takie działanie anti-aging, czyli takie spowolnienie procesów starzenia się skóry. Kolagen jest odpowiedzialny również za utrzymanie owalu naszej skóry, za to, że w późniejszym czasie, jeżeli właśnie tego kolagenu będziemy mieli właściwą ilość zmagazynowaną, te procesy starzenia odsuną się w czasie, ale również zostaną spowolnione. Mam na myśli, słuchajcie, witaminę C. Witamina C jest kojarzona głównie właśnie za takie właściwości rozjaśniające, za właściwości glow na skórze, natomiast ona jest bardzo ważna w tej syntezie kolagenu. Dlatego warto stosować witaminę C w codziennej pielęgnacji. Zapytacie, jak często używać witaminy C, jaką używać witaminę C. Ja sugerowałabym, że najlepiej stosować witaminę C w serum, ponieważ serum jest skoncentrowane. Najlepiej, jeżeli ta witamina C będzie wysokoprocentowa. No jeżeli będzie 20%, to zdarza się to oczywiście, jest częste w ampułkach takich gabinetowych, no to doskonale. Ale jeżeli będziemy szukać witaminy C, to szukajmy czystej witaminy C i niech ona ma procentową zawartość jak największą. Najlepiej jest przed aplikacją takiej witaminy C, bo dodam, że ta witamina C lepiej nam się będzie wchłaniała do skóry zewnętrznie, niż jeżeli będziemy ją suplementować doustnie. To pamiętajmy, żeby tą skórę przygotować przed właśnie takim stosowaniem tej witaminy C. Najlepiej pobudzić skórę przez właśnie jakiś taki delikatny masaż. Zobaczcie, ja sobie tak delikatnie oklepuję skórę i już widać, że taka skóra, o, w tym miejscu, gdzie ją oklepuję, robi się taka delikatnie różowa, co powoduje, że rozszerzają nam się delikatnie naczynka tutaj krwionośne, krew krąży szybciej i ta substancja, to serum, które przyłożymy później do skóry, położymy na skórę, lepiej nam się wchłonie. Dobrze jest również zrobić sobie kilka dni wcześniej peeling, bo pamiętajmy, że witamina C ma to do siebie, że ona może delikatnie podrażnić, więc nie robimy dziś rano peelingu i dziś stosujemy witaminę C, tylko lepiej zrobić to po prostu ten peeling kilka dni wcześniej. Jak już nałożymy sobie serum na buzię, dobrze jest zrobić okluzję, czyli przykryć to serum kremem. Kremem, który używamy na co dzień. Jeżeli używamy witaminy C na noc, no to dobrze jest dać taki krem bardziej ciężki, tłusty. Natomiast jeżeli witaminę C użyjemy w ciągu dnia, no to wiadomo, że wtedy użyjemy sobie na tą witaminę C kremu jakiegoś nawilżającego. Pamiętajmy, żeby tą witaminę C stosować autentycznie codziennie w pielęgnacji domowej, po to, żeby zgromadzić zapas dobrej jakości kolagenu na przyszłość. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zmieniłam czas emisji filmików. Będą one teraz wyświetlane w każdą niedzielę od godziny 8. Jeżeli chcecie, to zapraszam, śledźcie mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!